zmęczony drogą, siedział sobie przy studni w miasteczku zwanym Sychar, przy starym źródle Jakuba, gdy wtem stanęła przed nim Samarytanka z dzbanem, spragniona czystej wody, przyszła nabrać ze źródła. Jezus powiedział do niej: oddaj mi pić, kobieto, źródlanej czystej wody ze studni Jakubowej. Zdziwiona tym pytaniem, rzekła do niego szczerze: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz Samarytankę? Gdybyś ty wiedziała, Samarytanko droga, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się o to napić. Prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej, tryskającej ku życiu, wody na życie wieczne. Użycz tej wody, Panie, rzekła Samarytanka, abym już nie pragnęła i nie przychodziła czerpać. Niechbyś ojcowie nasi tu składali cześć Bogu, wy jednak nam mówicie, że tylko w Jeruzalem. Wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, gdy prawdziwi czciciele składać będą cześć Ojcu. Ani tu na tej górze, ani też w Jeruzalem, ale w duchu i prawdzie, bo tego pragnie sam Bóg. Panie, wiem, przyjdzie Mesjasz i objawi nam wszystko. Wtedy powiedział Jezus: jestem nim ja, kobieto. Oto Samarytanka z wiarą o Panu mówiła i dzięki jej świadectwu wielu wtedy uwierzyło. Dwa dni pozostał Jezus w miasteczku zwanym Sychar. Nauczał wielkie rzesze o niebieskim królestwie. Słuchając nauk Pana, tak wielu uwierzyło, że jest prawdziwym Bogiem i Zbawicielem świata. I wielu uwierzyło, patrząc na Mistrza Pana, który nauczał z mocą lud od samego rana. Głosił dobrą nowinę, leczył wszystkie choroby, więźniów puszczał na wolność, przebaczał ludziom grzechy.